Siema, z tej strony największy niedźwiedź na EUW i dzisiaj gram full AP Woliberem na topie. To może być błąd, od razu powiem, ponieważ mam AP topa, AP dżunglę, AP mida, AP AD Carry'ego i AP supporta. Tak, wiem, to nie wygląda najlepiej, ale przeczytałem tyle komentarzy o AP Woliberze, że musiałem tym zagrać. Mam stopingu, co ciekawe, więc to nie wygląda za kolorowo. Może go ukryję, żeby nie żyć w świadomości, że jest taki duży. I sytuacja wygląda tak, że gram w Fiore i grałem przed chwilą mecz na Briar. Grałem Briar pod full tanka, bo było kilka komów. Jak ktokolwiek napisze coś o Briar, ma permabana, nie? Od razu odlatujesz, mordo. Ta postać to jest dosłownie moja Nemezis, nie? Nie potrafię tym grać, nie lubię tym grać. Dziwna jest ta mechanika w ogóle, bo ja grałem tym ogólnie z dwa razy. Pierwszy raz bardzo źle się bawiłem, a drugi raz jeszcze gorzej. Więc raz na main koncie, drugi raz teraz. No oczywiście przegrałem tą grę, byłem chyba z 1-10. Ale już mniejsza ze statystykami. To w mnie tak irytuje tej postaci. Nie wiem, nie lubię jej po prostu. Dlatego teraz pogram w Fiore, czyli kolejnej postaci, na którą nie przepadam. Mam Lethal Tempo. Zobaczymy, jak pójdzie. Na Woliberze warto być przy wave'ie, autoatakować wave'a, no i piorunami strzelać, nie? Darmowy połk wlatuje. Mam nadzieję, że ta gra pójdzie choć trochę lepiej niż poprzednia za. Darmowe 14 damage co chwilę wkładam. Ty, czy Woliber jest OP? Czemu ja w ogóle mam taki duży attack speed, ale zmisowałem już raz z, nie wiem, z 10 CS-ów, to nic. No, Woliberem dużo nie grałem też, ale pod AP, no, będziemy maksować raczej E. Chyba, czekaj, W się z kolei nie skaluje się, dobra. No, maksuję E, bo to jest AR-ka tylko mi się skaluje z tym. No i pasywa chyba, tak, zgadza się. Więc tak wygląda sytuacja. No i wjeżdżam w wave'a, stakuję pasywę i pasywnie ją połkujemy. Żartuję, umieramy w tym momencie. I flashujemy, cyk. Nie będę tutaj udawał ci. Dobra, ciekawe czy zabijam ich tu. Chyba nie, podpaliłem się trochę. Siema, myślałem, żeby zagrać full AP Alistara, znak zapytania. A myślałem, czy ja zagram. No może zagram, nie? Kto wie, może zagram. Zadaję 0 damage'u, ale za to jesteś bezużyteczny. No to chyba źle, nie? Chyba źle, skoro jestem bezużyteczny. Kurde, mi wave ucieka, mordo. Mordo, dobra, idę z tobą, nie? Piorun ich porazi. Kurde, no. Enemy jungler faker, niszczy mi linię. Mój jungler przychodzi na ganka, na którym tracę creepy, klasyk. Nie no, dobra, w sensie nie. Nie jest źle, mogło być gorzej, ale straciłem 200 HP. No ogólnie, jeśli oni strzają, że jesteśmy full AP, a ja strzaję, że trzeba last hitować, to będzie przypał. No i co mogę powiedzieć? Powiedzieć mogę to, że nie będzie za kolorowo w tej grze. Prawdopodobnie. Moja ta nie trafiła. No jest źle, bo ja jestem low. Ona tutaj sobie będzie chillować na tej linii. Więc jeśli tutaj przyjdzie enemy jungler, to umrę. Wiesz co, umrę. Chociaż czekaj, nie, raczej powinienem być bezpieczny. Przepuszować na luzie mogę. No i można się cofać. Nie jest aż tak źle, pierwszy item na shortufika idę raczej. Bo na shortufik wiadomo, autosiki, damagic, no wszystko. Ale zacznę od Toumika, tak, żeby mieć jak najwięcej AP. I wracamy na linie. Ile moje E bije? 190 plus... No w sensie, dobra, tym E nie da się dosłownie trafić, bo ona ma albo ripostę, albo dasha z Q, albo coś, no tym głównym nie będzie dało się trafić, no bądźmy szczerzy, ale na jakiegoś Smoldera, Lux, albo kogoś innego. W ogóle to jest Aeria Jarvan, teraz popatrzyłem się. To jest nowa technologia koreańska? Gdzie ta Fiora? O, tu. Ciekawe, czy ona to wygrywa. Nie wiem, ale pohituje wave'a za Freeko. Ona będzie dostawać darmowe pioruny. Niech się smaży tymi piorunami, nie? Niech się smaży. Ja szczerze, gdyby ona nie miała riposty, mógłbym ją zdejwować, nie? Aj, ty, to E leci tak długo. Ile to leci? Nie wiem, milion godzin. Tym E się tak trudno trafia, jeśli nie jest zestunowany typek. Myślałem, że to choć trochę szybciej będzie lecieć, nie? Że, no, jednak trafiable jest tak bez czapy. Dobra, rzucę i z zaskoczenia to E, może trafię. Nie, wydaszowała. Useless gówno. Myślisz, że wygrywam 1-1? Ja myślę, że wygrywam.
Nie trafiłem niczym, co mogłem, ale obronę ciężko tą postać czymkolwiek trafić, bo ona tutaj się daszuje, tu się tutaj da ripostę, jakby czym ją mogę trafić, bo Kumi zripostowała, S dodżowała i R-kę zdodżowała. No, widzę Jarvana na bocie, a ona ma zero many, więc postoję tak, ale bez pushowania. Ja mogę po prostu chyba się w nią wbić, bo ona nie ma many. Ulala, było bliziutko, koleżanko. Ty myślisz, że ją zdajwuje? Ile ona ma many? Mida nie ma, o kurde, przerypana sytuacja. Dobra, nara nobie, nara, jeszcze plate'a zgarnąłem. Ale oddaję, woli miś. No ona bez many stała pod turetem, liczyła, że ją coś dobrego spotka. Nie spotkało, taki spoiler. I idziemy, tak jak mówiłem, w naszora. Zacznę od chyba attack speedów. Attack speedy oddają i buty, cyk, idealnie, stać mnie. Wracam na linię, zobaczmy, co tu się dzieje. Dymy, jakich mało. Czy mogę tam zejść im pomóc? Jak chcecie, nie panowie? Ulta mam za 30 sekund. Jak tu nikogo nie ma, wychilluj. Gorzej, że dar... A czekaj, ona Merkurki już kupiła? Chyba zajarzyła, że mamy full AP team, ale to nawet nie jest takie dobre na linii, nie? Bo jakby miała prawdziwe itemy, to byłoby jej łatwiej mnie bitować. A tak to... No, nie będzie tak łatwo, nie będzie. Drugie maksuje W. Szkoda, że gram w taką postać, nie? Bo... Ty, ona nie intuje? A może nie. Ja ich 1v2 robię, jestem potężnym misiem, nie? Może zbejtuję, żeby on się we mnie dasznął. Ty jak się we mnie dasznie, to ja ich zabijam. Nara, ty go też zabijać? Czy nie? Dobra, poudaję, że jestem useless. Kurde, zabiłbym go, gdyby nie to, że klatkę otworzył, nie? Jakby otworzył, nie otworzył klatki, to by to ego poraziło na krześle elektrycznym. Ty, Woliber jest OP jakiś, co jest taki silny? Ja gram na pingu, ja mam 65 pingu. Dla niektórych, no kiedyś grałem tylko na takim pingu, ale zaufaj mi. Teraz mam 80 pingu, jakieś lagi mam straszliwe. Co się dzieje? Halo, tak czuję, że mnie laguje. No nie mogę, musiało to teraz być. Dobra, gdzie mój itemek? Brakuje mi do niego. Mam nadzieję, że ona nie wie. Dobra, nie wie, głupia. Kupię sork, a sorki będą useless w tej grze, nie idę w sorki. Idę w tabi, wiesz czemu sorki będą useless? Bo każdy z nich będzie miał peny. Jak to się nazywa? Magic resisty, o, każdy będzie miał magic resisty. Przez co, no takie po prostu peny są useless, że nie warto ich nawet składać. I po prostu pójdę w void staffa czy w coś na trzeci item. Co ona taka jest do przodu, nie? Nie bądź taka do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Dobra, pushujemy. Ale no, coś dziwnego się dzieje, że gram na takim pingu. Muszę zaraz zrobić inspekcję. Siedzibę UPC na nogi postawię, będzie telefon. A może po prostu wyłączę przeglądarkę, bo mam w tle? Nie wiem, no to na pewno nie od tego, ale i tak powiem. I tak zrobię. Zastunowałem creepa, tak żeby nie było mu za miło. Ej, ale faktycznie, gram na pingu. Dobra, ja se tu przejdę, narra bobku, siema, elo, elo. Ona nie ma Tiamata, więc ja mogę to one-shotować tego wave'a, a ona będzie miała niemałe problemy z pushowaniem wave'a i możemy iść robić grompa. Tak, zgadza się. Grompa, którego nie ma. Kurde, ile mam pingu? Dobra, nie wiem, no UPC mnie zawiodło w tym momencie, nie? Ufałem im. Gromp się respi, Jezus się rodzi, nas oswobodzi. Chodź tu malutki. Ty, mam nadzieję, że... Dobra, git. Cofnęła się ta, co ciekawe. Dobra, i tepnęła. Ty, tutaj cofka, tepka, ciekawe. No ja zrobię to. Cyk. Wave jest. Dobra, zdążę na wave'a jeszcze chyba. Siema, siema, z tej strony Woliber. Bierzemy wave'a i możemy cofać. To jest tak zwana strategia na debausa albo na proxy, bo w sumie debaus tego nie wymyślił, że proxujesz, bierzesz jungle campy i masz jeszcze szybszą cofkę, nie? Bo jak widać, ja już cofnąłem, a wave jest gdzie? Tutaj dopiero, człowieku. Ja nie stracę ani creepa. Pomyśl o tym tak, ja zmisowałem w ciulce sub w early, a ja mam 120 creepów w 12 minut. Nie jest to niesamowite? Proxowanie OP. No, a ona cały czas musi myśleć o tym, kupiła specjalnie Tiamat, a i mi się nawet jeden creep nie rozbił, prawda? No i ona nawet tego dopuszczać nie może, co jest najlepsze, ponieważ ja jestem w ciul silniejszy, bo jestem już po Rikalu, więc ona będzie chciała iść po kanona, zmisowała kanona, przykra sprawa i ja idę pomóc mojej drużynie.
Sksuła mi niestety moja koleżanka, albo sksuła, albo to było jej, zależy jak na to patrzysz. Ale ja zrobię Void Groupsy razem z nią. Void Groupsy zawsze na propsie, gitara siema, idziemy na topa. Ten wave już może mi się troszeczkę rozbić, ale teamfight jest tak zaorany, że... Co ty? Nie cwaniakuj, powiedziałem, nie? Nie cwaniakuj. Co ona sobie tak pozwala, nie? Znaczy ja wiem, że no z Fiorą jest tutaj problem, tak jak mówiłem, że jeśli ona nie zrobi ogromnego misplaya, a pewnie zrobi, ponieważ no to nie jest Uzi, czy tam nie wiem kto, jakiś Koreańczyk to nie jest, no to ona nie może sobie pozwalać na trady z Szefunciem, bo ja je zawsze będę wygrywał. To wygląda nawet jak event raid, ale zaufaj mi, to nie był event raid. Bo każdy kolejny będzie coraz gorszy, ja się leczę więcej, mój ult robi sporo. Jeden problem jest taki, że no właśnie, tutaj będzie jungler enemy i jeśli on ma ulta, to ja będę musiał flashnąć. Albo po prostu flash, no nie będę ryzykował. Jakiś szybki ten ziomek, ja na moim Q biegłem i... Dobra, muszę po prostu uciekać, bo tutaj są trzy osoby się okazało. Tutaj są trzy osoby, proszę państwa. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jakieś zebranie podstawówkowe? Co to? Ja pindole, no, cały enemy team tu przyszedł. Ja biorę to i uciekam, bo oni stoją pewnie w tym krzaku czy gdzieś. Ja pierdzielę. Przynajmniej mój bot sobie ora, ale no... Co tutaj tyle ludzi, co? Nie za dużo was? Ja dostałem ulta Soraki za Friko, biorę krogi i teraz mogę wrócić bezpiecznie na wave'a, bo tyle czasu to już chyba nie kampią, co? Fiora nam idzie, nawet jeszcze jednego itema nie ma, a ja już... Ja w sumie to idę tego Tureta niszczyć, nie? Ty, co tam się dzieje? Jednak nie idę niszczyć Tureta, idę niszczyć Jarvana. Idę. Ty, ona tego nie wygrywa, co ona robi? No, tak myślałem, byczku, musisz flashować. Co ty, z wielkim woliberem pod Lethal Tempo i pod Nashor Tufa? Nie no, nie masz podjazdu, byczku. Ej, a co jakbym go zdejwował? Co ty na to? Ej, on miał ripostę już. Umrę. O, nie umarłem. Uciekać! Ty, że ona miała już ripostę, weź mnie zhiluj, byku. Dzięki. Kampimy tu? Dawaj. No nie mogę, przeżył to. No i zjadł mnie, dobra, healuj mnie Soraka, healuj mnie. Błagam, healuj mnie. Healuj mnie, byczku, healuj mnie. Healuj mnie. Nie, co tu się dzieje? To wszystko było w ogóle przez redukcję healingu, najlepsze. Nie mogę, ale niezły fajcik był. 1v4, ty, aż taka nienawiść jest do Volibera? Czy mi się sam na jakimś zagrożonym, na zagrożonej liście w Polsce? Chyba wymieramy, ja i moja banda. Nie no, top div jest ogromny. Horchus 666 nie może ustać. Drake się respi za 10 sekund. Nie wiem, czy tam iść, czy nie. Może podejdę dla drużyny. A może tepnę na bota. Nie mogę tepnąć, bo jestem w portalu. Dobra, tepam. Jedziemy. Ale nie wiem, czy ja ją uratuję. Ty, w sumie mogę. Ty! Co wy? Nie no, zablokowała mnie własną... Własna ta mnie zablokowała. Bo, jaka bomba! Uratuj mnie! Kurde, rzuciła mi silensa pod nogi, mogła heala. Ej, ja jestem taki potężny, ale tutaj jakiś root, tutaj jakiś ping, wszystko, żeby mnie powstrzymać, nie? Tutaj UPC chce mnie powstrzymać, tutaj mnie enemy jungler i midlaner campi, tutaj coś, nie? Nawet własna Anivia zdążyła mi dać ścianę przed moją twarzą. Nie no, i tak to wygrywamy, ale wiesz co chodzi? Mogło być o wiele lepiej. Wydaje mi się, że potencjał Wolimiś ma ogromny. Wolimiś, ale oddaję. Jeśli trafisz to E, to jest taka potężna bomba. Widziałeś jak temu Smolderowi HP uciekło? Bo RK bije ile? 700? E bije 15% max health i 350. Tu wszystko bije tak dużo, nie? No i jeszcze pasywka plus na shortów plus lethal tempo oddaje te atak speedy. Szkoda, że nie wziąłem demolisha. Zapomniałem troszeczkę o nim, tak szczerze. Tylko wziąłem defaultowe. To w ogóle ta Fiora cały czas nie ma pierwszego itema, co ciekawe. Sam się dałem zestunować, nie? GG. I znowu tu jest enemy. Enemy paskudziarz. Boooo, jaki potężny jestem, nie? Giga, Chad, Sigma. Dobra, uciekamy. Narra.
Uratujesz mnie? Dobra, dobra, ja mogę tutaj zostać, nie? Ja tu mogę zostać. Ale tutaj doszło do Sigmy. Healuj, healuj. Dobra, pushujemy wave'a w takim razie. Nie no, jak tutaj stoimy w pięciu, to gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. No muszę się cofnąć, no jakby co my tutaj gotujemy, panowie. Nie możemy wszyscy tutaj stać przecież. Ja idę mida w takim razie. Gdzie kucharek 6, tam, o, w końcu Fiora ma pierwszy item. Gratulacje dla niej, w 20 minucie się udało. Ja zaraz drugi idę kupić. I jak oni są tam skoncentrowani na topie, to ja w tym czasie idę na mida, nie? Dobra, nie, chyba nie pójdę na mida. Albo pójdę, tylko tak, wiesz, pogrozić. Samego tureta nie będę bił, bo oni tu raczej już zejdą. No więc wezmę tylko to i zejdę na reda. Na reda i na kaczuchy, żeby sfarmić, jeśli zdążę. Potrzebuję pomocy. Bo tutaj będzie iść Jarvanito. Chciałbym ci pomóc, ale nie mam jak. No, nice. Ja biorę reda, ty tam się baw, dziewczyno. No, nie spodziewałaś się tego, mała dziewczynko. Chodź tutaj. Ej, co, ja jestem taki potężny? Co się dzieje w ogóle? Volibear to jest jakaś bestia. Co? Ile ja damage'a potrafię wysiekać? O, leciutki misplay strategiczny. Co on robi? On nie intuje? Jestem trochę low, to prawda. Ale mam Sorakę, widzę, która tu biegnie. Wybejtuję ją. No i ją bierzemy, stunujemy, zabijamy. Bum. Narra. I cofamy się po itemek. O, jeszcze Barona zrobił mój team. No, oni wszyscy praktycznie mają merce, ale najwyraźniej to nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak już jesteśmy tak nafidowani, że to koniec. Ja i tak pójdę w... Jak to się nazywa? Ja i tak pójdę w tego Voidstaffa, nie? Zrobię reda dla drużyny. Chociaż nie, czekaj, na bocie tepać? Nie, nie tepam. Tepnę dopiero zaraz, jak będzie potrzeba. Teraz to ja idę na topa, kończyć grę. Trzeba, trzeba, na szybko. Jest tutaj Fiora, wielka. Wielka i useless. Siema, byćku. Mogę kończyć? O, chyba nie mogę. Dobra, test limitów. Jak potężny jest ten? Jak potężny? Ty, zjadł mnie. Dobra, nie jestem aż tak potężny, jak mnie czterech bije, to muszę przyznać. Nie utnąłem, ale no, to by chyba nie zmieniło, żebym tu umarł. Ale trzeba testować limity, nie? Skąd by... Ty, 3500 na shortów zadał. Widzisz to? Kurczaki, ty, w końcu w ogóle ciepło jest, nie? Pierwszy raz mam od dawna, że siedzę w domu normalnie w bluzie i mi jest gorąco. Tak ciepło teraz jest, no i dobrze. Pozdro dla każdego ciepło enjoyera. I nie pozdro dla każdego zima enjoyera, nie? Zima jest overrated. W pizdu z tą zimą. Ty te patrz, ratować sytuację? Tepam, panowie, bijemy się. Co ona? Chcesz umrzeć? Oj, chyba chcesz bardzo. Ona jeszcze próbuje się bić, jakaś szalona. Nie wiem, oram sobie. Wychilujesz? Wychilujesz, byczku? Nie wychilujesz, ja wyszedłem z Redemption. GG all me, napisał Kogmał. Ej, ej, mordo, spokojnie, spokojnie. Uspokój się, bo będą konsekwencje. Wydaje mi się, że Wolimiś oddał w ciul i w końcu będę miał troszeczkę więcej punktów niż wcześniej. Zobaczymy ile, bo nie wiem ile. Może nawet ci powiem zaraz, dlatego jeszcze się nie żegnam i zobaczę, ile punktów dostałem. 23 punkty, no nie jest źle, nie jest źle, mogło być gorzej, nie? No to by było na tyle, siema, nara, elo i cześć, pa!